Jak widać, nie jesteśmy na wodzie, tylko o, w takim miejscu, gdzie się wszystko remontuje. Nie mogę stanąć koło Serafin, bo tam strasznie ktoś hałasuje i nie będzie mnie nawet słychać. Więc generalnie jesteśmy tutaj, łódka miała być gotowa w grudniu zeszłego roku. Jest nowy sezon, lato i dalej nie jest gotowa. Trochę im zeszło, ale jesteśmy już prawie na wykończeniu. Będę teraz ją nakładać wosk i będziemy ją polerować, będzie ładnie błyszczeć. Ma mieć piątek, za dwa dni będzie mieć zakładany maszt albo sprawdzany. Będzie jeszcze mieć domalowane w piątek resztę miedzi antifoli, antyporostówką i to musi schnąć tydzień. I wtedy dopiero możemy wyjść na wodę. No zejdzie trochę, zejdzie. Ale no, to małutkie to wie, że to roboty jest zawsze dużo. Ale jaka będzie wyremontowana, ale będzie piękna. No już jest piękna, zresztą zobaczcie sami. Prasy nadal trwają, nie ma zmiłuj. Ale napis już jest. Tak wprost, to jest przygotowanie do tego, że ja mam prowadzić. Ja co ich tam wiesz, żeby widziałaś z tyłu, prawda? Zastanawiamy się, czy przywiązać ich dookoła, ale co to pomoże na autostradzie. A muszę prowadzić, bo Aleś ma atropinę w oczach, więc jeszcze przez 5 godzin nie może prowadzić, więc będę ja. Drży się narody. Mogę zawsze bardziej zobaczyć lusterka boczne. To tak jest przywiązać. Właśnie o to mi chodziło. Także się cieszę, że wierzysz w moje umiejętności. Tak, lepiej, bo będziesz widziała lepiej. Tak. Nie, żeby to była niewiara w moją umiejętność, ale wiecie, oni tu jeżdżą po złej stronie, wszyscy. Nie. A na rondach to w ogóle jest cyrk. Boję się okropnie. Ale chyba nie mamy wyjścia, musimy jechać. Tak. Żegnajcie. Serafin jest tak podniesiona wyżej. Chodziło o to, żeby pomalować kil. Kil jest wyciągany. Jak ona była niżej, to po prostu kil był przejściowo w środku i pomalowali tylko tyle, ile wystawało. Więc teraz będą malować wreszcie cały kil i wtedy jeszcze musi tydzień, 7 dni być tutaj. Co trochę szkoda, bo tracę drugi tydzień żeglowania, no ale kil będzie pomalowany. One, yeah. Obviously there's something up in here. Yeah, there's rubbing. If you look, you got... Yeah, it's rubbing. Yeah, it's rubbing. And obviously it's taken a chunk. It wasn't corroded, it was just... Yeah. Obviously something rubbed and decided it was gonna mangle it. Lots of mud in there. Yeah. But everywhere is keyed up that needs to be keyed up. So, on close inspection of Serafin's hull, I found a tiny little hole which was possibly due to corrosion, but unlikely. Yeah, and then the next one. Yeah. But we had it welded anyway, Serafin required a little belly button. Here we are using a die set to make threads in the actual aerofoil, as it were, of the rear Serafin mounting to take the solar panels. Doesn't look okay, but by hand, no? Here's the effects of tides within sailing yacht company. So it's a totally drying marina, and this is our friend's boat, Spellbound of Narnia. They gave them a place which was totally inaccessible for their 1.5 meter draft. And these are this groove that they ploughed into mud as they tried to moor up. Wróciłem i mówię, no to ale ja mówiłem.
1.5 minutes. But anyway, you can see the effects of the tides within the Solent. So there's 4 to 4.5 meters difference here. Although on Seraphim, we at Artbirth, we can get it fairly easily on a high tide, plus or minus 1 hour. Brytyjczycy mówią, że co jest najważniejszą rzeczą, jak wjedziesz na mieliznę? No co jest pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać? Oni zawsze mówią, podnieść francuską flagę. No nie lubią Francuzów, więc jak już ma być wstyd, to niech jest wstyd Francuzom, nie? Patrzcie. Gość nie dopłynął. Ja się nie doczekał. Po prostu nie wlazł, osiadł na mieliźnie i co? Ha. Może holenderska? Nie. Francuska na pewno. Wiedział, jak się zachować. No. And here, the spellpan of Narnia ready to depart on a high tide. So you can see the difference between low and high tide here. So they're going to reverse, and the wind should catch the bow and swing them around for the entrance. You can't go too far out there because it gets very, very shallow. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu, wiecie, tu się tylko wchodzi, takie po prostu, jak to bajka, takie oczka, wszystko mi się podoba. Patrzcie. Ja wiem, że to nienormalne, że się jako kobieta zachwycam takimi rzeczami, ale patrzcie, patrzcie. Bo jakie wincze. No nie. Szok. Nie powinnam sukienkami rajcować i butami. Dobra. It's a trap. So this is £8.99. If we walk out of here without spending £100, it'll be a miracle. Tak to właściwie wygląda, nie? Wpada się pod sznureczek. Aha, złapał trop. Nie ma Boże za nimi. Wyczuli zwierzyny, lecą po prostu. Polowanie w trakcie. Ah, that's the one. Brilliant. Okay, I've got an idea. In fact, I might just need a circle. Have you got a circle? Yeah, I've got those, yeah. Where should I put that? That's there, yeah? Yeah, just there, yeah. Okay, to my middle. Teraz. Jeszcze. Jeszcze. Yeah. Tak. Yeah. Padła męska decyzja, że wystarczy. Zobaczymy. Jeszcze musimy przejść przez cały sklep. Idzie nam dobrze. To gdzieś nie. Okej. Okay. Okay. Co, drodzy Państwo, ci, którzy mają problemy z parkowaniem, no? Przemieszczanie takiego cuda to jednak nie tak łatwa sprawa.
Łatwiej było, gdybym miał taki ogromny crane, taki dźwig. No tak, traktorem to trochę jest kombinowania, nie? Keep coming! To jest co? Antena jakaś. Ja. To się już moc żaden. No i nagle trafił przy tym monstrum, taka malutka, to prawie 13 metrów, 12,69 czy jakoś tak. Także no mała nie jest. Ale wszystko zależy od porównania. Ryszard dzisiaj założył te druty. Jak one się nazywają? Będziemy coś podpowie. Wczoraj jeszcze podciągnął mi kotwicę. O! Światło nawigacyjne przednie założył, tylnie chyba też, bośmy szukali oprawy, więc pewnie też. Ja wymyłam takie gąbki, które są we wszystkich tych lokerach. Jak się lokery nazywają? Ja wymyłam gąbki do różnych schowków, bo to wszystko jest, te aluminium by się tłukło, jakby tam jakieś rzeczy latały, to jest jedna rzecz, a druga rysowałyby, drapały, obijały, więc są takie wyłożone takimi gąbkami. I to było, jakie tam było brudne, więc wypucowałam wszystkie takie chodniczki do różnych szafek, szafeczek. Wypucowałam też tratwę ratunkową. Jakby nam miała życie ratować, to niech przynajmniej ładnie wygląda. No co, Bielusia. Ktoś powie, że nieważne dla mnie, ważne. Butle też umyłam. Nie ma ludzi zdrowych, tylko nie jest jak nazowani. Jakby się kto dziwił, to auto dalej pełne. Gdzie my to wszystko teraz zmieścimy, to nie wiem. Codziennie zapakowane tak po prostu po tak. To są panele solarne. Arrival at Hailing Yacht Company. Another carload of goodies. Each load means more and more stuff is put onto Seraphim. Here we're putting the solar panels in, spray hoods, spray covers, sail covers, another box. Up we go, more and more and more. But at least we're getting there, and finally the master bedroom. At least that's complete now. Thank goodness. That's all for now. See you next time.